Dzień dobry, chłopaki! Dzień dobry! Wyspali się? Tak, tak, jesteśmy gotowi! To świetnie! Ostatnio cały czas jesteśmy, słuchajcie, na kontynencie europejskim podczas naszych lekcji, prawda? A dzisiaj też będziemy, tylko dzisiaj powiemy sobie o klimacie Europy. O, ciekawe! No, ciekawe, ciekawe. A jakiś pomysł, jaki ten klimat Europy jest? Jak on wygląda? No łatwe przecież, bo Polska jest w Europie, nie? No Polska jest w Europie. Czyli tak, no, zimą zimno, latem ciepło. No ale czy na pewno? Chwila, chwila, ale zależy gdzie w Europie. Bo przecież na południu Europy, nie wiem, w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii to jest cieplej niż w Polsce, nie? Mhm. A w Norwegii na pewno na przykład jest jeszcze zimniej. No właśnie, ma to znaczenie, o której części będziemy mówić. Macie rację, w zasadzie oba macie rację, bo Polska jest w Europie, o tym też powiemy, jaki typ panuje w Polsce. I dzisiaj, kochani, przed nami zróżnicowanie klimatyczne Europy, taki konkretnie temat. Powiemy sobie dużo ciekawych informacji, także bądźcie dzisiaj z nami. No i edukujcie się dalej, prawda? Tak! I w takim razie zapraszamy na lekcję. Mówiąc o klimacie, musimy na chwileczkę cofnąć się jeszcze troszeczkę wstecz do poprzedniego działu, gdzie omawialiście strefy oświetlenia Ziemi. No wiemy, że powierzchnia Ziemi jest w różny sposób oświetlona. Wynika to z wędrówki Ziemi dookoła Słońca, tak? I z jej nachylenia. No pamiętajcie, że nieodwrotnie. No nieodwrotnie. To Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Tak, tak. I ze stałym nachyleniem też jej osi obrotu. I na tej podstawie wydzielono 5 stref oświetlenia Ziemi. Tutaj mamy przedstawione, jak widać. I one są ograniczone takimi umownymi liniami, zwrotnikami i kołami podbiegunowymi, które też mamy zaznaczone i one, jak widać, mają swoje nazwy. Najsilniej oświetlona i nagrzana przez Słońce jest strefa międzyzwrotnikowa. Czerwone oświetlenia się zrobiło na tej mapie, nie? Kolor ma sugerować, że faktycznie jest najcieplejsza. Między zwrotnikiem Raka a Koziorożca, jak widać, się rozciąga. W środku przechodzi równik, tak? Mamy dwie strefy umiarkowane na półkuli północnej, na południowej, ograniczone, jak widzicie, zwrotnikiem Raka, kołem podbiegunowym północnym, zwrotnikiem Koziorożca, kołem podbiegunowym południowym, w zależności, w której części jesteśmy, tak? Czy na północnej półkuli, czy na południowej. I, kochani, mamy jeszcze dwie strefy podbiegunowe. Jak widać, tutaj najsłabiej oświetlone i nagrzane, ograniczone kołami podbiegunowymi. Na biegunach jest najmniej światła. A jak sama nazwa tutaj pokazuje, tak, i jak widać, kolorki też nam wskazują, gdzie jest najcieplej, a gdzie najmniej tego oświetlenia. I kochani, to ma znaczenie, bo to zróżnicowanie oświetlenia Ziemi jest przyczyną występowania stref klimatycznych, zobaczcie, i stref krajobrazowych dalej. Tą mapę już chyba znamy, prawda? Nie jest pokazywaliśmy. Znamy bardzo dobrze. I wiemy, że no różne strefy klimatu występują. One potem są też związane właśnie z tymi krajobrazami. Tutaj bym chciała na sekundkę wam w podręczniku pokazać. Strona 43, macie taką tabelkę, tak? Strefa oświetlenia Ziemi, która ma znaczenie ze strefą, wiąże się ściśle ze strefą klimatyczną i dalej mamy strefy krajobrazowe, które występują w danym typie klimatu. Czyli to wszystko się ze sobą, jak widać, łączy. Jak patrzymy na mapę stref klimatycznych, to teraz możemy sobie zadać pytanie, to gdzie ta Europa w takim razie leży? W jakich strefach klimatu? Czekaj, już patrzę. No, spoglądaj uważnie. No tutaj tak trochę na tej umiarkowanej, ale przede tutaj wszystkim zielono. Umiarkowana, największa część, tak, oczywiście, klimat umiarkowany. I tu jeszcze jest na sił, to ci ta podzwrotnikowa. Tak, to co sobie zauważył, południowa Europa. No i tam jest cieplej. Tak, i jeszcze, jak widać, północne krańce tutaj mamy, zahaczają o strefę około biegunową. Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy takie trzy strefy klimatyczne w Europie. Jakbyśmy się dokładnie chcieli przyglądać, to potem te strefy, kochani, dzielimy jeszcze na różne typy klimatów i o tym dzisiaj też sobie powiemy, tak? Bo to bardzo ważne, żeby się orientować chociażby, gdzie my w Polsce, w jakim typie klimatu żyjemy. No właśnie, niby mały kontynent, a zobaczcie! No ale jest bardzo tutaj zróżnicowany. To sobie właśnie dzisiaj udowodnimy. No i podsumowując, te trzy strefy macie tutaj opisane. Podpisane, żeby wam się nie pomyliło, jako notatka. Zwróćcie uwagę, że w umiarkowanej mamy klimat morski, lądowy, przejściowy, zarówno w odmianie ciepłej, jak i chłodnej. I to też sobie dzisiaj bardzo dokładnie opowiemy, przestudiujemy. No ale zanim przejdziemy do tego głównego naszego jeszcze celu, to musimy sobie powiedzieć, że są na klimat Europy wpływają różne czynniki. To się nazywa czynniki klimatotwórcze. Też już o nich wspominaliśmy. Na pewno duże znaczenie ma to, w jakich szerokościach geograficznych położona
jest Europa, tak? No wiemy już, że na południu Europy te obszary otrzymują większą ilość energii słonecznej niż północne krańce. I co nam daje taką zależność, że im wyższa szerokość geograficzna, tym będzie niższa temperatura, będzie chłodniej, bo mniej energii słonecznej tam dociera. I ta szerokość geograficzna wpływa na występowanie na Ziemi właśnie tej strefowości klimatycznej, bo jak zauważyliście z mapy, no to te strefy klimatyczne są tak ułożone, tutaj też widać, tak, równoleżnikowo, czyli mają taki przebieg strefowy. Tu jeszcze wcześniej też, kochani, w podręczniku mieliście w poprzednim dziale, tak, jak widać, tak są właśnie strefowo ułożone. Tak, to jest pierwsza. Ale to dotyczy wszystkich kontynentów. Tak, nie tylko Europy, oczywiście. Jeszcze bardzo ważny czynnik to rozkład mórz i oceanów. Co znaczy, że wiemy już, że morze ogrzewa się wolniej niż ląd, ale dłużej nam oddaje ciepło. Dlatego w klimacie morskim, czyli na wybrzeżach tutaj, na wybrzeżach, tak, będziemy mieć lata chłodniejsze, zimy łagodne, ale więcej opadów. Natomiast w głębi takiego kontynentu, na obszarach, będziemy mieć klimat kontynentalny, gdzie lata będą ciepłe, zimy mroźne, ale opadów będzie wtedy mniej. I jeszcze bardzo ważny czynnik, zwłaszcza tutaj mówiąc o Europie, musimy sobie powiedzieć o oddziaływaniu prądów morskich. No mają bardzo duży wpływ na klimat te prądy morskie, zwłaszcza tutaj prąd zatokowy, mamy podpisany inaczej Goldstrom. O, ale jest taki kolor, jak widać, kolor taki różowawy, czerwonawy, co nam sugeruje, że jest to prąd ciepły. I jak widać, on wypływa tutaj z Zatoki Meksykańskiej, pokonuje cały tak naprawdę Ocean Atlantycki. I na dalszym slajdzie będzie lepiej widać. Potem jako prąd północnoatlantycki przepływa, kochani, przepływa przez znowu ten ocean cały czas i dociera do brzegów Europy Zachodniej. I dalej, zobaczcie, jeszcze jako prąd norweski, takie przedłużenie, opływa Europę Północną. On ma znaczenie bardzo mocno, ten prąd, bo kształtuje nam klimat tego obszaru tutaj Europy. Dzięki niemu temperatura w Europie jest wyższa niż leżących na tych samych szerokościach geograficznych, czyli ta sama szerokość, obszarach Ameryki Północnej, tak? Tu mamy kolejne działanie. O właśnie, tak. Prądu zimnego, czyli te prądy mają znaczenie, zobaczcie, na klimat niesamowite. Czyli słuchajcie, w Kanadzie? Chociaż za podobnej szerokości jest jednak zimniej niż na przykład. Będzie chłodniej, a tutaj w Skandynawii, tak? Cieplej, no właśnie. Będzie inna temperatura, inny wpływ na klimat. No i kochani, jeszcze ukształtowanie terenu też ma znaczenie. To znaczy, już nieraz mówiliśmy o wysokości, tak? O obszarach górskich. I wiemy, że wraz z wysokością nad poziomem morza zmieniają się różne elementy też pogody tutaj, no i klimatu. Wiemy, że im wyżej, tym zimniej, chłodniej, no, zgadza się. No, jak się idzie w górę, trzeba się ciepło ubrać. Trzeba się ciepło ubrać na sobórkę. Mamy też większe opady często. Najczęściej jest to większy udział śniegu w ogóle. Silniej wieje wiatr, mamy płytsze i mniej żyzne gleby, ale idąc też coraz wyżej, zauważamy, że w krajobrazie zmienia nam się roślinność. Ona staje się coraz bardziej uboga, coraz mniej, coraz mniej, czyli układa się nam w piętra roślinne. Na przykład jak się wyjdzie na Mont Everest, to tam raczej nie ma marchewki, ani drzewek, ani nic, nie? No właśnie, już nie. I jak widać tutaj też jeszcze widoczek z Alp w Europie, no to też warunkuje ta rzeźba właśnie terenu występowanie, tutaj, znaczy się występowanie tej rzeźby terenu wpływa na klimat właśnie. No i oczywiście pokrycie terenu ma też znaczenie, czy to będą lasy, czy to będzie teren przekształcony przez człowieka, tak? Też będzie inaczej kształtował się klimat. No i teraz, kochani, możemy przejść do takiej już takiej naszej zasadniczej części lekcji, czyli charakterystyki poszczególnych typów klimatów Europy, w zależności od jakiej strefy zaczniemy. A zaczniemy przyjemnie, zrobi się trochę bardziej nam słonecznie. Będziemy głaskać się? To też, cały czas się będziemy głaskać, żeby się lepiej, tak, przyjmowało wiedzę. Słuchajcie, zaczniemy od strefy tej ciepłej, tej klimatów podzwrotnikowych, czyli wędrujemy na południe Europy. Zaczynamy od kolorku pomarańczowego, jak widać. Czyli jesteśmy tutaj na południu Europy wokół Morza Śródziemnego.
taki basen właśnie Morza Śródziemnego. Tu macie od razu, zobaczcie, klimatogram podany. O, klimatogram! Już też znamy. Tak. Dla Aten w tym przypadku, czyli stolicy Grecji. Byliśmy też, nie? Na różnych filmikach. Tak, byliśmy. No właśnie, i możemy zaraz odczytać pewne zależności, patrząc chociażby na klimatogram, że jest to klimat podzwrotnikowy, wilgotny dokładnie, który charakteryzuje się tym, że opady będą występować. O, tutaj zobaczcie, w takich miesiącach jesień i zima, bo tak od października bardzo dobrze. Do marca. No właśnie. Tutaj ale macie wysokość opadów, przypominamy klimatogram, nie? No, oczywiście, słupki. Ale tych opadów nie będzie w zasadzie. Latem nie ma. No właśnie, latem nie ma. Lata są długie, dlatego gorące. Dlatego na wakacje do Grecji się jeździ latem. No właśnie. Lata długie, gorące, suche, tak? A zimy krótkie, łagodne, najczęściej właśnie deszczowe. No, przyjemne też temperatury, jak sobie zobaczymy dalej. Średnie temperatury też zapisane, jak widać. W zasadzie śniegu tam raczej nie ma. Jeżeli już to przeważa właśnie deszcz w tych miesiącach jesienno-zimowych. No i roślinność, która tu występuje, to makia śródziemnomorska. O tym już też mówiliśmy. O, mieliśmy taką lekcję, słuchajcie, krajobraz śródziemnomorski. Może się tam... Można obejrzeć, to będzie więcej informacji. Dokładnie, a my dzisiaj tylko przypominamy, zaznaczamy, że wygląda tak ta makia śródziemnomorska, tak, żeby mieć pojęcie. No i właśnie ten klimat pozwrotnikowy tak się kształtuje. Teraz przejdziemy do strefy klimatów umiarkowanych. I tu troszeczkę się zatrzymamy, bo tu troszeczkę będzie więcej. No wiemy, że te klimaty przede wszystkim występują w Europie, więc trochę o nich powiemy więcej. Aha. Na początku, kochani, taka jedna zależność, tutaj pokażemy jeszcze też mapkę. Generalnie jest tak, że na północy, w strefie umiarkowanej, na północy mamy klimaty chłodne, to zresztą tutaj będzie też widać, tak, słowo chłodny. Tutaj w tej południowej części tej strefy mamy klimaty ciepłe. Tam, gdzie sąsiadują obszary z oceanem, będzie klimat morski, oceaniczny, a te, które są w głębi kontynentu, czyli na wschodzie, będą mieć klimat kontynentalny. No i teraz wszystko w zależności, gdzie będziemy. Zaczynamy od naszych szerokości, czyli bierzemy sobie Warszawę pod lupę. Mamy klimat umiarkowany, ciepły, przejściowy. No i klimatogram też z boku. Co to znaczy klimat przejściowy? Czyli między tym chłodnym? Między przede wszystkim typami morskimi a lądowymi, to przede wszystkim takie charakterystyczne ma obszary, bo tu się ścierają masy, tak, znad oceanu, które kształtują nam klimat Europy Zachodniej i te, które są z wnętrza kontynentu dla Europy Wschodniej, a my jesteśmy pomiędzy, tak? Klimat przejściowy. No i oczywiście widać, że obejmuje on Europę Środkową, tutaj, prawda? Też znasz trochę część tutaj półwyspu, jak widzimy, skandynawskiego, tak? Aha. I takie właśnie cechy pośrednie ma, jak sobie zobaczymy. To, co powiedzieliśmy, nie? Ścierają się masy z zachodu, ze wschodu, opady tak około 600 mm, tak mniej więcej właśnie w Polsce mamy i przeważają głównie latem, a roślinność, która występuje, to lasy. Najczęściej właśnie mieszane, zobaczcie. No, mamy lasy w Wiemy, nie? Jak wychodzimy gdzieś na przykład na spacer, to często takie lasy tak widzimy. Czyli mamy jeden typ za sobą. Powiedzieliście jeszcze, że jest typ ciepły, zgadza się. A teraz się zajmiemy ciepłym, ale kontynentalnym, czyli tereny, jak widać, taki daleko jasno-zielony. Od... Taki jasno-zielony, na przykładzie Moskwy akurat sobie prześledzimy. Taki, a można powiedzieć, ciepły kontynentalny, lądowy albo kontynentalny. Europa, która część widać od razu? Wschodnia. Wschodnia, głównie Rosja, Ukraina właśnie. Temperatury wykazują duże amplitudy, czyli duże różnice roczne. Nawet 30 stopni Celsjusza w takiej Moskwie. Tak? Opady, czyli latem ciepło, a zimą zima może zimno. Być bardzo zimno, dokładnie. Aha, i te różnice są duże. Opady, no takie, trochę powyżej 500 mm ogólnie przypadają. I przede wszystkim też widać na lato na tych słupkach, tak? Się koncentrują. A zimę tak, druga połowa roku, zobaczcie. No właśnie, tak w zasadzie bardziej. Od czerwca do grudnia największe opady. Ale najwięcej latem. I w zasadzie zimy tak długie, mroźne, zwłaszcza w tym typie chłodnym będą takie. A lata mogą bywać nawet i upalne. No i to tutaj też podsumowanie macie zaznaczone, żeby wam nie uciekło w ramach nauki powtórzenia notatki. Roślinność. Roślinność to może być step, tak? Ale może być coś pośredniego między lasem a stepem, czyli lasostep, który też występuje. Tak wygląda lasostep. No, na przykład na terenach chociażby Rosji. Na
stepie nie ma dziewek, a tutaj a tutaj się jeszcze gdzieś tam mogą pojawić. To jest taka jeszcze nie do końca typowy step, ale może być też step na przykładzie, no niech będzie i tak, Węgier, takiego państwa. Taki step nazywamy pusztą, taką ma nazwę tutaj regionalną. No i widać już jest bezleśną formacją, prawda? Tutaj drzew już nie... Dlatego puszta, bo pusto to jest. No nie wiem, czy akurat od tego, ale można tak kombinować, żeby zapamiętać. Może ktoś zna węgierski, to nam wytłumaczy. Może tak. Dawniej to była typowa roślinność stepowa. Dzisiaj w zasadzie tutaj uprawy polowe tak zastąpiły też te obszary, jak wiemy, wykorzystywane są rolniczo ze względu na gleby. No i kochani, klimat umiarkowany, nadal jesteśmy w ciepłym, ale teraz morskim, czyli te obszary, kolorkiem takim typowym zielonym zaznaczone, obszary, które są w sąsiedztwie tutaj, typowo oceanu, możemy powiedzieć umiarkowany morski albo oceaniczny. No Europa, która część? Zachodnia. Zachodnia, zdecydowanie zachodnia. Francja tutaj, zobaczcie. O, na przykład, jak? Tak, Wielka Brytania. No, tutaj będą. Francja niecała, jak widać, tak? Fragmentami też obszar był na południu, to już omawialiśmy. Jak patrzymy sobie na wykres chociażby dla Londynu, widać, że tych opadów jest całkiem... No całkiem sporo. I tak równomiernie cały rok pada. Tak. A ktoś nie lubi deszczu, to chyba nie bardzo. To chyba niekoniecznie. Często się zdarza, że latem na przykład gdzieś tam pada, tak? Nie są super te lata też takie bardzo gorące, ale zimy są za to łagodne, lata chłodne właśnie. No i jak sobie zobaczymy na notatce, to mamy jeszcze, że tutaj wpływa przede wszystkim ocean na kształtowanie, te masy oceaniczne. No i średnia roczna amplituda tutaj temperatury będzie niewielka, nie? Skoro nie mamy takich wielkich różnic. Typową roślinnością jest las liściasty i to też ale znamy. To tak u nas. Też może być, oczywiście. Znamy też oczywiście taki las, bo przecież nieraz pewnie idziemy do lasu, widzimy. I to mamy kolejny za sobą klimat, typ klimatu. I mamy jeszcze, kochani, taką strefę klimatów, strefę umiarkowaną, ale podtypy klimatów chłodnych. Możemy mieć chłodem, można powiedzieć, u nas na lekcji teraz. I tutaj w zasadzie zaraz wam pokażemy, że jeszcze na mapie, tutaj, kochani, tajga jest roślinnością charakterystyczną, na przykład na obszarze Finlandii występująca. Aż się chwileczkę cofnę, bo ten klimat chłodny, na przykład morski, no to jak sama już nazwa mówi, opadów będzie w ciągu roku dosyć dużo i one będą wysokie. Zimy znowu łagodne, lata chłodne, tak? Temperatury też, jak widać, mogą poniżej zera schodzić zimą, ale zazwyczaj są trochę powyżej. Lata z kolei, no, nie są jakieś super upalne. A kontynentalny typ, no to już, tak już mówiliśmy przy ciepłym, tak? Amplituda znowu bardzo duża, lata są bardzo krótkie, ale z kolei długie i mroźne zimy, opady najczęściej koncentrują się latem i roślinność tak czy tak mamy tajgę. Tajgę, czyli lasy iglaste, o którym mówiliśmy. Możemy sobie jeszcze spojrzeć, kochani, na tą mapkę klimatu, którą macie też w podręczniku. Klimaty umiarkowane, chłodne, tutaj takimi kolorkami trochę morskimi zaznaczone nawet, tak, że mamy jeszcze, kochani, ten taki typ przejściowy, czyli pomiędzy właśnie tym morskim a kontynentalnym. Koncentracja właśnie w Europie tutaj północnej przede wszystkim, nie? Jak widzimy, części. Także i taki klimat występuje w Europie. Jak widać, bujna mozaika, to nie jest tak, że tylko jeden mamy. Także Julek, no nie tylko w Europie jest klimat związany z Polską, czyli ten ciepły, przejściowy. Możemy mieć też inne typy, no jak widzicie... Tak, już ja pamiętam. Jest ich dużo, ale mamy jeszcze jedną strefę, strefę klimatów okołobiegunowych. Te północne zupełnie czyli takie krańce... Zupełnie, słuchajcie, to taka północ już północy, bym powiedziała, Europy. Tak, jak widać, może być zarówno polarny, jak i subpolarny. Trochę cieplejszy to subpolarny, ten najbardziej taki nieprzyjazny to polarny. Obejmuje te krańce plus różne wyspy. No i jak sobie spojrzymy na mapę, to też mamy tutaj stację pokazaną i też mamy klimatogram, który się zaraz też rzuca w oczy, że pewne zależności nam od razu wychodzą. Takie typowe cechy klimatu to skrajnie niskie temperatury i opady, jak widać, też są niewielkie, prawda? To możecie od razu zauważyć z wykresu. Co my tu jeszcze, kochani, mamy? No na przykład to, że tutaj wpływa ten prąd zatokowy, to już też zauważyły prosiaki dzisiaj, nawet dociera daleko poza koło podbiegunowe i mamy ten wzrost temperatury i opadów na wybrzeżu, tak? No zima trwa, jak widzimy, prawie około 9 miesięcy. Ojej!
takiej nagle śleśnej, nie? Jak to dobrze, że my tam nie mieszkamy. No nie, nie mamy takiego klimatycznego lata, ale mamy coś takiego jak lato polarne, z temperaturami też, zobaczcie, niezawrotnymi, bo maksymalnie 10 stopni Celsjusza. O, też mi lato, też słuchajcie. Takie lato w zasadzie... 10 stopni ciepła, no, najwięcej. Nie takie typowe, nie? Jakie znamy. I kochani, roślinność, która nawet występuje... Nawet na ogródek byśmy nie mogli wyjść. No nie, nie, by było za chłodno. Roślinność tundra, też o niej mówiliśmy. Krzewy, mchy, jakieś porosty, nie ma znowu lasu, nie ma drzewek, jasne. To taka roślinność uboga. No ale jakbyśmy dalej zawędrowali na Svalbard, czyli tutaj na archipelag i największą wyspę Spitsbergen, należącą właśnie największą rosyjską, norweską, kochani, wyspę, to mamy też i taki krajobraz, czyli występujące tam lodowce. Tam to dopiero musi być zimno, nie? No, też już wspominaliśmy, jak byliśmy w poprzednich tematach przy Europie. Także, jak widzicie, nie daj, że mozaika jest klimatów, typów klimatów, to jeszcze krajobrazy się zmieniają, prawda? No, na to tak. Wszystko ma wpływ oczywiście ilość docierającej energii, to już mówiliśmy na początku z tym oświetleniem Ziemi, no i różne czynniki, które klimatyczne też kształtują ten nasz klimat w Europie. Czyli warto pamiętać, że Europa jest bardzo zróżnicowana klimatycznie, prawda? Jest. No i tak w zasadzie to by było na tyle. No ale teraz wiem, że jeszcze coś macie dla naszych widzów. Oczywiście, że co mamy. Tam macie jeszcze? Zadanie domowe. Zadanie domowe. No, to ja już słucham. Ale fajne jest, słuchajcie, też wam się spodoba. No to dobrze. Ostatnio mówię kilku czasu, a teraz zobaczycie, co jest. Zobaczycie. A? Założyliśmy stopcie bioturystyczne. Świnki dla mam. O, to ja będę pierwszym tym klientem. No, zapraszamy. Bo wiecie, teraz jest lockdown, no bardzo ludzie nie podróżują, ale my już się przygotowujemy, że już niedługo będzie można znowu podróżować, więc założyliśmy biuro turystyczne. I co tam w tym biurze? No i na razie ćwiczymy z stopciem, bo wiadomo, wszystko dziecinne, ale ćwiczymy, żeby tutaj polecać klientom, gdzie mogą jechać. No i teraz ćwiczymy z jakimi problemami, muszę przyjść do nas klient, nie? No i na przykład? No ja tutaj jestem teraz pracownikiem i ćwiczę, a iluś udaje klienta. No i ja tutaj jestem takim klientem, który przychodzi i mówi: weterynarz zlecił mi urlop w klimacie podwzlotnikowym wilgotnym. Jakie miasto pan proponuje? No i ja tutaj jako sprzedawca, znaczy tam się ten obsługujący, tutaj mam do wyboru 3 miasta. I teraz prośba do was, żebyście mi poradzili, które z tych miast leży właśnie w klimacie podwzlotnikowym wilgotnym. Liverpool, Madrid czy Lizbona, jedyneczka i piszecie. I tu musicie zwrócić, kochani, jeszcze uwagę bardzo mocno, bo my mówiliśmy o klimacie podwzlotnikowym wilgotnym, tak? Ale przecież mamy też suchy. Tu musicie bardzo zwrócić uwagę na tą naszą mapkę, która się tam pojawiała. A ja tu pokazuję mapkę w podręczniku, ale też może być w trakcie lekcji, na prezentacji też taka także była mapka. Uczulam, że ważne jest słowo też wilgotne. I piszcie w komentarzu pod YouTube'em jedynka i które miasto powinienem to znaczyć. Tak. Drugi przypadek. A drugi przypadek to tutaj to samo, tylko że mam spędzić urlop w klimacie umiarkowanym, ciepłym, lądowym. A ja tutaj też mam znowu 3 do wyboru. Charków, Genewa, Zagrzeb. I też mi tutaj musicie poradzić dwójka, które miasto pasuje właśnie do tego klimatu. I jeszcze trzecia sytuacja. Że mam spędzić urlop w klimacie umiarkowanym, ciepłym, ale przejściowym. O. Jakie miasto proponuję sobieś? A tutaj mam do wyboru Barcelonę, Wrocław albo Neapol. I to trójeczka też właśnie, pamiętajcie, żeby wpisać numerek i odpowiednią nazwę miasta. Tak. A później się zamieniamy lolami. Teraz jest tutaj obsługuję sobciak. A ja tutaj też przychodzę z takim samym problemem, inny klimat, nie? Ja pytam o klimat umiarkowany, ciepły, morski. Jakie tutaj propozycje? Ja tutaj mam Gdańsk, Ligę i Dublin. I teraz, które z tych miast leży w klimacie umiarkowanym, ciepłym, morskim? A, piszcie, czwóreczka. Później piątka, klimat umiarkowany, chłodny, przejściowy. I znowu, jakie miasto tutaj może pasuje do tego klimatu? No, tutaj mam Kopenhagę, Helsinki, Edynburg na wyboru, także piątka, też napiszcie, które pasuje miasto. I ostatnie, słuchajcie, klimat subpolarny. Jakie miasto tutaj mógłby mi polecić? Świnki Travel, jakie co by mi mogło polecić? No tutaj mam do wyboru Murmańsk, takie miasto, Reykjavik albo Trondheim. Także szóstka, piszcie, które miasto pasuje. W tym tygodniu, słuchajcie, czekamy na wasze odpowiedzi do piątku, do godziny 20. Także piszcie w komentarzu pod tym filmikiem. I będziemy w sobotę rozwiązywać z Julusiem i pozdrawiać wszystkich uczniów, którzy rozwiążą zadanie. To co, czekamy na wasze odpowiedzi. Cześć! Hej, do zobaczenia, pa, pa!